Cześć kochani, dzisiaj jak w tytule kolejna recenzja. Recenzja, którą gdzieś tam już zapowiadałam bodajże w pierwszym moim filmiku. Recenzja kremu Olay. Olay Essentials, krem nawilżający. Jest to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej i normalnej, tak? Krem nawilżający na dzień. No i słuchajcie, ja jestem mile zaskoczona, ponieważ jeżeli o mnie chodzi, sprawdził się bardzo fajnie, gdyż on fajnie nawilża. Może nie jest on jakoś głęboko nawilżający, ale wystarczająco, że tak powiem. No i moja skóra nie świeci się po nim, co jest dla mnie bardzo, bardzo dodatkowo dużą zaletą. Jego pojemność 50 ml, dostępność jak najbardziej dostępny w różnych sklepach, w drogeriach. Znajdziecie go bez problemu. Cena, ja zapłaciłam za niego 20 kilka złotych, także myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o 50. Wyprodukowany przez Procter & Gamble. No, jeżeli chodzi o tą firmę, nie wszystkie ich produkty są fajne, ale ten krem bardzo, bardzo polecam. Ma on znacznie więcej jakichś tam zalet aniżeli wad. Wadą chyba właściwie jedyną jest to, że on w swoim składzie posiada parabeny. Ja nie mam tego takiego kartonika, tego opakowania, a tam pisało wszystko na temat składu. Na słoiczku tutaj nie pisze. To jest taki słoiczek zakręcany plastikowy. On jest już pusty, ponieważ ja go skończyłam, więc prawdopodobnie pojawi się w denku moim, jeżeli nagram. No i co? Słuchajcie, nawilżenie jak najbardziej wystarczające, pojemność fajna, sprawdza się jako krem na dzień, sprawdza się jako krem pod makijaż, nie roluje się, mimo tych parabenów jakoś nie mam poczucia, że zatyka moje pory, nie jest jakoś ciężki. Konsystencja bardzo fajna, bardzo lekka, bardzo dobrze się rozprowadza i bardzo szybko się wchłania. Ja go używałam, jak były chłodniejsze dni, ale i nie tylko, także on jak najbardziej na zimę się sprawdza i również myślę, że na lato też, ponieważ jest bardzo lekki. Co jeszcze? Posiada filtr SPF 15, to jest też bardzo fajne. Oprócz tego on jest dość wydajny według mnie. I cóż tu więcej mówić? Jeżeli o mnie chodzi, ten kremik polecam, sprawdził się. Jestem ciekawa Waszych opinii. Jeżeli go używałyście albo macie jakieś pytania, o czym zapomniałam wspomnieć, piszcie, komentujcie. Ja myślę, że chętnie kupię po raz kolejny ten krem i polecam go jak najbardziej. Zachęcam Was do pisania, zachęcam do polubienia, jeżeli się Wam podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam serdecznie, ponieważ mam już kilka fajnych nowych filmików, staram się nagrywać coś regularnie, dodawać je i no może nie jest jakoś tematyka zbytnio zdywersyfikowana, ale na pewno będzie, ponieważ mam sporo pomysłów, także zapraszam Was serdecznie do polubienia, do subskrypcji i pozdrawiam Was ciepło, dziękuję za uwagę, cześć, trzymajcie się.